Siop! Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z Rimworlda! Witam, hejeczka, piąteczka, cześć, zapas jest robiony na weekend. Pamiętajcie, że w opisie macie link do G2A, gdzie macie gierki w dobrych cenach, warto sprawdzić. Czy to nie jest jakieś turbo ładne? No nie turbo, ale ładne, okej. Okay. Tak. Stanowiska obronne są gotowe, kryzys żywieniowy zażegnany, mamy tyle mięsa, że starczy na lata dosłownie. Znowu ktoś zostawił w drzwiach coś. Boniu, tu nie można nic zostawiać. Nic tu nie można zostawiać, przynajmniej drugie drzwi są, więc nie jest tak źle. No, tu nawet nie spada ta temperatura, więc cały czas jest minus 9, a to dlatego, że mamy tą komarę bezpieczeństwa chyba, wiecie. Więc luz, nic takiego się nie dzieje. Ale, no... Trzeba tutaj wyprodukować po prostu dużo żarcia. Tutaj się to na wszystko poukłada. A to było otwarte. Aha, nie było tu dachu nawet. XD. Ale i tak było minusowo. Nie wiem jakim cudem, ale było. Było wszystko dobrze zrobione. Pewnie dlatego, że dwa klimatyzatory napierdzielają i tu nie ma szans. Jest zbyt mała przestrzeń. Zbyt mała przestrzeń, żeby one nie wyrobiły. Chyba o to chodzi. O, zasiew drzew mamy gotowy, więc bierzemy się za precyzyjne karabiny. Bardzo chcemy to zrobić, pamiętacie, na pewno. Bo jak będziemy mieli te karabiny, to będziemy robić takie ataki, że no, koloniści nie będą widzieli, skąd do nich strzelamy, dosłownie. Tak będzie dobrze. Już teraz z tymi muszkietami jesteśmy w stanie się bronić tak fajnie, że strzelamy do nich, oni nie atakują, bo nie wiedzą skąd. Ale jak będą karabiny snajperskie, to będzie jeszcze dwa razy lepiej, bo one mają dużo większy zasięg i precyzyjność strzału. I dużo lepiej też szkolą w strzelaniu, bo to jest chyba najbardziej precyzyjna broń, tak mi się zdaje. A na pewno, o której ja wiem. Więc zrobimy porządek przy użyciu takiej broni na pewno. Na pewno. Dobra, idą wszyscy medytować, fajnie. Tylko, że ja z tego drzewa nie korzystam, się zastanawiam, kurde, czy warto tak daleko ich wypędzać z tą medytacją. Bo to się robi niewygodne, że muszą taki kawał iść. To naprawdę jest niewygodne. Znaczy, gdzie jest mój mega leniwiec? Czemu on nie śpi u siebie w domu? A, wiem dlaczego, bo on tutaj nie ma dozwolonego miejsca. Na pewno, bo dałem, żeby nie trzeba było sprzątać. Tak. Pewnie już pisaliście o tym w komentarzach, co? Pewnie tak. Ale jestem niemiły dla tego leniwca. Jejku, biedny leniwiec. Zbudowałem mu dom i nie może w nim mieszkać. A tu 4 stopnie, więc dużo lepiej niż na dworzu. Ale to wiecie. To jest kozacki futrzak, więc... Dla niego to jest pełny chill, gdzie on śpi. Dobra, jak tam tutaj sytuacja? Bardzo dobrze. Przyrost żywności jest na dobrym poziomie. Naprawdę. Naprawdę na dobrym poziomie. Wszystko się zgadza. Yukiko w pełni wyleczona. Świetnie. Świetnie. Chwila, moment i się zabierzemy za robienie szpitala. No, naprawdę. Naprawdę tak dobrze to wygląda wszystko. Naprawdę dobrze. Naprawdę kozak. Patrzę temperaturki, jest wszystko ok. Zima, ale tylko minus 2 jest. Więc nie jest tak bardzo źle. Inspiracja szału strzelania Riesling. Co wy macie te szały strzelania? Ja wiem o co chodzi, oni po prostu mają świetne humory dzięki temu, że zrobiłem ten pokój rekreacyjny. To oni nagle się tak cieszą, że szok. No. Pamiętam, że pisaliście jakieś komentarze, żebym zaczął robić oświetlenie w lodówce. Ale powiem wam szczerze, nie ma szans. Nie ma szans po prostu na to. Nie ma szans, żeby tutaj było oświetlenie. Nie ma miejsca aktualnie. Kiedyś to zrobię, no nie? Ale to nie jest priorytet. I tutaj dają radę. Dają radę, na ślepo wchodzą. Biorą cokolwiek, jest super. Patrzcie, ile to jest żarcia. No to jest bogactwo totalne, nie? Bogactwo totalne. Poważka. Pamiętam początki tej serii. I pamiętam, jak były komentarze, że ta kolonia nie przeżyje pierwszej zimy. pamiętam te komentarze, no. Tak. No, bardzo, bardzo mnie podbudowały te komentarze, no. W sensie z jednej strony żenada, że ktoś w ogóle sądzi, że nie umie przetrwać zimy w tej grze, ale z drugiej strony no też chciałem pokazać, że potrafię, więc no trochę to było takie plusowo-minusowe. Ale teraz jest się z czego pośmiać, bo ta kolonia już przetrwała nie jedną zimę. Zima to dla nas żaden problem, naprawdę. Żaden problem. Ostatnio nawet już nie bardzo nas atakują, bo się chyba boją, więc my musimy zacząć atakować. Tak mi się zdaje, że... Lęk w oczach naszego wroga jest mega, mega silny. O nie, jeszcze jedzenie donoszą. Przestańcie donosić jedzenie. No. No w sobie niech donoszą. Co mi tam? Jak to przerobimy? Pewnie to przerobimy. O nie, nie przerobimy. Zwierzętom damy? Może?
Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jest z tym żarciem naprawdę mocno. Dobrze. Ja się rozejrzę po świecie. Czy ja nie mam jakiejś opcji zaatakowania kogoś na blisko? No nie mam bardzo na blisko, kurczę. Jest trochę daleko. No. Drewno. A tu? Też drewno. Czemu samych drwali mam? Tu jest cała wioska w ogóle. Wroga na minus 100. Pokaż, co kupi. Mięso by chcieli kupić od nas. Mogę ich łupić? Ja bym chętnie z nich zaatakował. Kopierę wie, co tam jest, no nie? Bo to jest duże miasteczko, nie? To jest, no, po ikonce rozmiarów mojego miasta teoretycznie, więc tam może być dużo. Może być dużo. Ale kurde, ja to chętnie pracę gór... Złoto tutaj jest. 5 ludzi. O, to by była fajna wyprawa. To by była fajna wyprawa, jakby napaść górników. Tak, tylko musimy zająć się Kenzo, że on miał lepszy humor, bo coś z nim jest nie tak. Brak Tedes Chancel. Ach, co to w ogóle jest? Musi mieć Tedes Chancel. Co to jest Tedes Chancel w ogóle? Czy to jest ciuch? Czy to jest z różnych? Nie mam pojęcia. Za mało mi napisaliście na ten temat. Duży ołtarz Tedes Chancel. Dobra. Znaleziony. Może być z drewna? Zamkniesz japę wtedy? Nie wiem, gdzie ci postawić ten ołtarz, ale nie chciałbym go w pokoju rekreacyjnym mieć. Nie postawię mu tego ołtarza, niech się buja. Niech się buja frędzel, bo denerwuje mnie. Imponująca sypialnia, fajnie. Rekreacja, zadowolenie. No, generalnie ma dobry humor w sumie. W sensie, nie ma aż tak dobrego jak inni, no nie? Ale on nie ma ekstremalnie niskich oczekiwań, to pewnie dlatego. Umiarkowane oczekiwania, wilczy głód. Nieźle. Bo na wyprawę bym chciał wziąć Kenzo, Lilikę i chyba Norfa właśnie, tylko że Norf nie ma broni. Norf nie ma broni, ciekawe, bo on ostatnio oberwał. Gdzie jest jego broń? Bo miał przecież karabin, nie? Mi się zdaje. Miał coś dalekosiężnego. Pierwszy ta broń gdzieś nie upadła, ja jej nie podniosłem. I nie zaznaczyłem, żeby była do podniesienia. O, właśnie. No właśnie. Tak żem czuł. Sztucerek jego piękny leży tutaj, niszczeje. Niszczeje trochę, a on ma normalny. Więc jest taki okej. Okay. Całkiem okej. Okay. W sumie z tym atakiem moglibyśmy poczekać, aż zrobimy te karabiny? Może? Może. Badania w ogóle nawet nie są ruszone. Nie są ruszone, a dlaczego nie są? Skoro ty jedyne, co się zajmujesz, to badaniami właśnie. Panie Norf. Może jeszcze za mało czasu mu dałem, co? Może? No to jest gotowe do użycia. To się zepsuło za to. Okej, trzeba im dać trochę luzu chyba. Ja nie mam nawet komponentów, żeby to naprawić. Wieże łączności. O nie. Bardzo niedobrze. To bardzo niedobrze, że nie ma komponentu, żeby naprawić wieże łączności. No, to jest mega lipa. Bez ściemy, to jest totalna lipa. Przeleci statek, a ja się nawet nie skomunikuję. Nawet nie będę wiedział, że przelatuje. Bo to nie działa. No i mega leniwiec ma super. Bo śpi sobie u siebie w domu. Jejku. Kombinuję z tymi... Może to otworzę po prostu. Dobra, otworzę to starożytne dziadostwo, wiecie? Wstanie poranek i otwieram starożytne dziadostwo. Myślę, że sobie tam poradzimy raczej. Niech będzie. Tam może być dużo rzeczy, mogą być też komponenty. No, mogą być te hibernacyjne... pojemniki, nie wiem, jak one się nazywały. Kapsuły hibernacyjne chyba. No, to z tych kapsuł, jakby je rozebrać, to by były komponenty pewnie. Tylko, czy warto ich rozbierać? Ho. Ale warto tam na pewno zajrzeć. Więc zajrzymy. Musimy. Jesteśmy zdesperowani w tej chwili. No ten Norf tak powoli chodzi. Lewa noga przebita. A. My mamy tam nogę taką zapasową, jakbyś chciał. Gdzieś była taka noga, pioniczna noga. No. Wydajność części ciała 125%. Lepsza od twojej będzie. Jeśli ją zainstaluję. Tylko szpital muszę zbudować. I normalnie noga będzie instalowana, będziesz pomykał jak po staremu. Aktualnie to strasznie wolno chodzi. Więc nie warto go brać na zadanie. No. Coś innego trzeba będzie wziąć. Co ty masz? A ty z LKM-ek, dobra. Ty pójdziesz. Ty chyba pójdziesz, bo ty też jesteś dobry strzelec. Czyli Kenzo, Lilika i Merkat. O. Lewe płuco zniszczone, wow. Wow. A tu zwierzęta wchodzą i ci brudzą.
Czemu ona tu jest zamknięta? A one same tu wchodzą. Okej. To dziwne. Bo wcześniej... Co ona robi? Ona chyba wyżera ten kawałek trawy. Tak mi się wydaje. Jak tam twoje potrzeby? Ktoś cię karmi w ogóle? Nie wiem. Nie wiem, czy ktoś go karmi, ale pewnie tak. Mamy dwóch treserów w sumie. Na pewno ktoś go tak tam karmi. Na 100%, na luzie. Dobra. Dobra, ludziki, idziemy. Idziemy na bitkę. Z tej strony. Niech będzie. Norfa zostawimy, bo on jest mega powolny. Dobrze. I tak. To będziemy chcieli rozebrać. Ja sobie jeszcze zapiszę oczywiście, zanim to zrobię, żeby nie było. Żeby nie było. Chodźcie, chodźcie. No poczekaj! Uff. Cholerka, już by to otworzyła. Dobra. O, cholera. Mega pająki. Ajajaj. Raz, dwa. Hermetyczna skrzynia, trzy. Zwierzęcy pulser PSI. Powiem tak. Jest nieźle. Jest nieźle, no. Ściana z łupku, jakieś kolumny z granitu, ho, ho, ho. Fajne pomieszczenie, tylko trzeba jeszcze rozwalić tego giga robala, no nie? On jest naprawdę giga. Dobra, atak zwierzątka. Ale ja bym chciał tą wypuścić. Czyja ona jest? Nie pamiętam. Tak? Joseph? Może sprawdzę, czy jest ten. I tak będzie lepiej. Tak będzie lepiej. Lilika. Dobra, to Joseph, wypuść swoją dryadę, co? Atak zwierzęcy. Jej, leć dryado. Co ty zaatakowałaś? A, to niezły atak, nie? Naprawdę niezły atak ci wyszedł. Nie no, tu będzie giga ciasno w ogóle. Nie wiem, czy jest sens ich tak wysyłać. Lepiej jakby ona wyszła do mnie. Pojedynczo. Nie, nie, nie. Zrobimy tak, tak. Wy tu musicie zostać, zdecydowanie. Zdecydowanie musicie tu zostać, trzeba poczekać, aż oni przyjdą do nas. Tak. No dawaj, wyłaź. O, wyłaź. Dobra. O to chodzi. Boję się troszkę. Dobra. Teraz wchodzicie i rozwalacie tego tutaj bandziora. O, może być tak. Kto tu strzelił z tej strony? Działeczko, ha, jak miło. Ktoś tam troszkę oberwał. Myślę, że damy radę. Dobra, elo. Elo! Tego nie jemy. To sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy. To otworzymy, ale kiedyś, jeszcze nie teraz. Co się stało? O nie! A, to nie mój, nieważne. To ten trup, co tu leżał już wcześniej. Dobra, zakopcie go czy coś. czy ktoś uratuje tego tutaj, szynszyla? Nie? Joseph, naprawdę? Nie uratujesz sobie dryady? A, Kenzo zarezerwował, no dobra. No dobra. Poszli sprzątać tam. Boniu, Boniu, jak ja nie lubię, że wy tu sprzątacie, to jest wow. Usuń obszar domu, nie chcę tutaj sprzątać, nie. Nie sprzątaj tu po prostu, jak się będzie palić, to zgasisz, ale nie sprzątaj tu. Okej? Okay? Ceremonia łączenia anima jest gotowa. Fajnie, fajnie, fajnie. Czemu się stało tak właściwie? Rozcięcia tylko ma, więc luz. Brak zagrożenia. Dobrze. Dobrze, jest spoko, jestem zadowolony. Teraz to trzeba otworzyć i z tego też mogą wyskoczyć jakieś ludki, nie? A to? Hermetyczna skrzynia. Nie wiem, czy to nie są tylko skarby. Zamknięta skrzynia z własnym zasilaniem do przechowywania cennych przedmiotów. Mogą one długo przechowywać swoją zawartość. No właśnie. To jest chyba... To jest na ludzi, a to jest na przedmioty, więc jak to otworzę, to chyba się nic nie stanie. Tak mi się wydaje. Ale zapiszę grę na wszelki wszelki. Tak. Zobaczymy, co wypadnie. Poka popi. Poka popi, co wypadnie. I... Opaćki! Druk technologiczny, jaki? Wspomaganie leczenia, wow! Jej! Wspomaganie leczenia, co to jest? Wypuszcza nanomaszyny i czynniki lecznicze, które przyspieszają leczenie ran. Ten implant pomaga tylko w przypadku ran fizycznych i nic nie pomaga w przypadku chorób. A, czyli to się im instaluje. Ale fajnie.
Czyli instalujesz to człowieczkowi i ma wtedy lepsze leczenie. No spoko, spoko sprawa, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Nasz naukowiec powinien się tym zająć. Norfik. Ziomek, weź no to zbadaj. Zatwierdź druk technologiczny. Tak. Żeśmy umieli to robić. To fajna rzecz jest, naprawdę. No na razie się tego nie tykajcie. Kiedyś to otworzymy. Ale to trzeba będzie ściągnąć ludzi tutaj znowu. Więc myślę, że jutro rano na spokojnie, jak już wszyscy odpoczną i się wyleczą, to pójdziemy i to otworzymy. Tam w środku mogą być negatywnie nastawieni koloniści, albo pozytywnie nastawieni koloniści, albo neutralnie nastawieni koloniści. Jak dobrze się orientuję, więc może się okazać, że tam się obudzi jakiś gigażołnierz z pradawnych czasów z jakąś mega laserową lancą i odetnie nam głowy, no nie? Więc lepiej go wtedy uciekać szybko. Dlatego potrzebowali dużo ludzi. Rizding, co tam? Co się stało? Nie przesadzaj. Jesteś trochę głodny? Nic się nie dzieje. Ujrzenie zwłok. Ojej, brak egzekucji. Ojej. Chciałby zobaczyć egzekucję, ale nie chce patrzeć na zwłoki. No, ziomek, naprawdę, weź. Naprawdę. No, prowadzona przez Liberty. No i jej się nie podoba, że liderem jest Kenzo. To są całe te wasze ideologie. Nie no. On jest strasznie powolny. Mega powolny. Ja muszę tą nogę wymienić to czym prędzej. Szpital musi być budowany. Quick. Tylko, że nam badania w ogóle nie idą. Nie wiem, co jest grane z tymi badaniami. Może to, że on taki jest powolny właśnie. Nie ma się kiedy tym zająć. Myśliwy, treser. Co może lepiej nie? Kucharz. Myśliwy, treser. No dobra, dwóch treserów. Dobra, możesz badać od czasu do czasu, wiesz? Lika sobie poradzi, myślę. Tu z badaniami sobie nie radzimy zdecydowanie, więc nasz liderze... Piękny, musisz się wziąć za to, bo jesteś arcymądry też. Ten jest bardzo mądry, ale się w ogóle tym nie zajmuje. Dosłownie w ogóle. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Bo... Kurczę, nic nawet nie liznął tego badania. I to jest lipa. Bo chciałbym zrobić te... leczenie. Dobre. I gdzieś to było. Gdzieś to było. Monitor funkcji życiowych. Łóżko szpitalne, właśnie. Łóżko szpitalne chciałbym mieć. On do operacji jest kozak. Tak robić operację teraz na podłodze, czy coś? Co jemu się stało? On ma za daleko do domu, więc poszedł spać tutaj? Chyba tak. Ja pitole, on ledwo żyje już. Chłopie, ile ty masz lat? 68. A, to wiele wyjaśnia. Bardzo mądry jest, ale też bardzo stary. Poszedł tutaj, żeby to włączyć. Nie zdążył dojść, zmęczył się i poszedł spać. Ogarniacie? To jest naprawdę giga problem, nie? To jest giga problem z tym gościem. No. Niestety. Starość, nie radość. Jak to mówią starzy ludzie. No. Głód. Wiem, że jest głodny, no ale on śpi. On śpi, jak wstanie, to zatwierdzi ten druk. Gdzie on idzie, cholera? A tutaj pójdzie z tym, tak? Musi do badań pójść z tym. Rozumiem. Rozumiem. Wstawaj już, leniu. O cholercia, duże ryzyko załamania. Of. Niedożywienie, minus 20. Boniu! Ty masz co jeść w ogóle? Masz przy sobie żarcie? Ma. Dobra. Zjedz. Zjedz i dopiero. Zarezerwowane przez Merkat. No dobra, jak się Merkat tym zajmie. Nawet lepiej. Mam nadzieję, że on to dobrze zrobi. No. Nie wiem, może do tego nie ma wymaganej inteligencji. A, on to zniesie po prostu. No dobra, tak, zniesiesz tu luz. Wtedy on sobie to zatwierdzi. No. Jak przeżyje. Aha. Aha. Weź to zatwierdź, dopiero będziesz badał, okej? Okay? On chciał badać. On pół dnia przechodzi tą trasę. Naprawdę, pół dnia. Jego ruch to 17% tylko. I niedożywienie ma też takie błahe, no. Więc tu też. Przeszkadza mu troszeczkę, nie? A dopiero co zjadł. Jej! Zastosowano. Uhuhu. Ja to mogę budować od razu? Czy jeszcze nie? Bo jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Jakieś będę mógł na pewno. Nie wiem, w jakimś laboratorium czy coś. W sensie
produkcja, ale inna. Pewnie. Nie wiem, nie wiem. Aj, martwi mnie to, że nie mamy łączności w ogóle. O, naprawdę lipa. Kenzo w sumie chyba też jest staruszek, co? Nie, 44 lata, dobra. Luz w miarę. Norw się kręci, nie ma co robić, bidulek. A, bo chciałby badać, a jest zajęty przez Kenzo. Rozumiem. 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 Jak tam lodówkowa sytuacja? No jest trochę lepiej, mamy wolne sloty. Bardzo dużo się też gotuje, non-stop. Ale to akurat na plus. Na plus. Badania ruszyły, ale powoli. Tak myślę, że całkiem powoli one idą. Nie za prędko, niestety. No. Pa, 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 pa. Ty jak tam? Luz. Jest luz. A słoń? Też trzeba go kontrolować. Jest luz. Karmią go. Karmią go na pewno, bo ma więcej żarcia niż miał wcześniej, więc jest luz. Jest dobrze. Norf mnie martwi bardzo, nie? Nawet nie wiem, czy warto jest na niego poświęcać tą nogę, bo zaraz się okaże, że ze starości i tak padnie. Może tak być. To jest słabe. To jest słabe. Na to też nie ma komponentów, żeby naprawić. Boniu, boniu, boniu. Ale lipa. Ten akumulator mógłbym rozebrać, trochę komponentów by zwróciło, ale... Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Burza z piorunami, o nie. O cholercia. Pada deszcz, walą pioruny. Panika. Królewski kolekcjoner trybutów. Okej. Cześć. Cześć. Te zwierzęta zawsze trochę wyglądają, jakby się paliły, nie? Czy tak macie? Ja tak mam. Shuttle arrive. O. O, tu kolek Knudson. Dobrze. Zaraz tam Knudsona dostarczymy wam, okej? Okay? Nie wejdź. Knudsona zanieś. Zanieś Knudson, zwiadowca do promu, tak. Zanieś go, miejmy to z głowy. Pięknie, pięknie. O, zaraz się spalą groby. Mniejsza o to. Wręczenie PSI, naprawdę, Bumalopa sama się oswoiła. O kurczę. No, nieźle. Deszcz przestał padać. A ogień pozostał. I zaraz z wami pogadamy, jak tylko się wyśpi mój człowiek, okej? Okay? Powiemy wam, że nic nie mamy, a wy sobie odejdziecie i kozak będzie. Duże ryzyko załamania. Norwik, znowu utknąłeś. Ta, zmęczenie. PSI jeszcze nie. Pozbawione rekreacji. On jest strasznie zniedołężniały. Okropnie. Jest chwila, moment, będę musiał zrobić szpitalne łóżko w jego pokoju i go zoperować, naprawdę, bo... No, chłop i tak się wykończy. No. O, nic nie mamy dla was, niestety. Ale przykro. Naprawdę przykro. Bardzo mi przykro, że nic wam nie możemy zaoferować, niestety. Oj, puma przyszła. Uważaj ze pumka, bo problemów sobie narobisz. O, dwie driady tu są. Ale akcja. Okej. Okay. Ciekawe. Ciekawe, naprawdę. Naprawdę ciekawe. Ale się jara. Byleby więzień nam się nie spalił, będzie chyba okej. Okay. Jak się więzień nie spali, to będzie okejka. Czy oni zanieśli go? Zanieśli. No to weź, wywalaj. Przejdź do kapsu. Tak, co ja dostałem, bo już nie pamiętam. A, leteksowa kamizelka. Tylko, że to nie jest kuloodporna. I bioniczne ramię. Wow. To jest takie po prostu ładnie wyglądające, no nie? I myślę, że Kenzo powinien to dostać. Tak. Tak. Tylko czy to nie będzie zamiast jego kamizelki kuloodpornej? Albo parki. Chyba zamiast... Albo koszuli. Nie wiem, jak to działa. Ale mam nadzieję, że to nie będzie tak, że mu zdejmie kamizelkę kuloodporną. No w sumie jakby zdjęło, to też by się nic nie stało. Po prostu będzie wyglądał szykownie. A musi wyglądać, bo jest szefem tutaj u nas. To jest mega super. Eteksowa. Dobra. Dobra, co on wyrzuci? Tyk. Kamizelkę kuloodporną, naprawdę. Ale to jest bez sensu. Nie, no musisz mieć kamizelkę kuloodporną. Sorry, że ci tak ganiam, no ale... To bez sensu jest. To prawdy bezsensowne. No, rozglądam się, czy hełmy porobili jakieś.
Nic nie widzę. A to dlatego, że tkanin nie ma, co nie? Nadal. Nie. Hełmy wszystkie zrobili. To nie zrobili kamizelek, bo nie ma tkanin. Czyli każdy już jest w hełmie. W sumie jak patrzę, to każdy ma praktycznie. Lilika nie ma. Lilika sobie pogina w tym. Zrobimy jeszcze jeden hełm dla niej. Żeby miała. Balistyczny. Kozak. I kozak. A właściwie to czemu ja zrobiłem hełmy balistyczne, a kamizelki kuloodporne, a nie kamizelki balistyczne? Czy balistyczne są lepsze, nie? No. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Kamizelka balistyczna. Maksymalny punktów życia 200. I pancerz. Pancerz. Na ostre 40%. Nie wiem, czym to się różni. Też ma 200. No, troszkę na ostre ma 100. Za te kamizelki kuloodporne są lepsze od balistycznych. No, 100% obrony ma. Na ostre. No. Tułów, szyja, lewy bark, prawy bark. Może tamto ma lepsze. Nie wiem, ale wydaje mi się, że kamizelki kuloodporne lepsze od tych balistycznych. Tak się zdaje. Może mnie poprawicie, no dzisiaj ich nie zbudujemy. Czy oni się pobili między sobą? Kogo oni zabili? Oprep pilot bombowca z Imperium. Tak, pobili się między sobą. Pobili się między sobą. I go zabił normalnie. Ale akcja. Wow! Jaki przyszły! Super! Polowałbym je kiedyś. Ale mam tyle mięsa, że w sumie nie warto. Ale akcja, pobili się normalnie. I dostaliśmy jedzenie za darmo. Co jest grane w ogóle? No nieźle. Między sobą się tak potłukli, że zabił ją. Normalnie wziął ją killem. Dobra, otwieramy to, co? Otwieramy to, bo będziecie mi pisać bardzo dużo, że tego nie otworzyłem. Więc otwieramy. Tak, ty nie. Ty nie, bo ty zanim tu podejdziesz, to miną wieki. No. Dobra, go. Ja mogę rozebrać w sumie, coś z tego dostanę zawsze, nie? Jakieś komponenty. Pewnie. Dobra, wszyscy są? Otwórz. I uwaga, uwaga! Myk, jakieś kurde szczury. Mega skarabeusze, nieagresywne w ogóle są. Nieźle. O, tu jeszcze jakiś ziomek. Martwy sklepikarz z tego wypadł. Okej. Okay. Wejdź do kapsuły, tutaj nie mogę otworzyć? On obie otworzył chyba naraz. Z jednej wyszły te skarabeusze, a z drugiej wyszedł martwy sklepikarz. No to niezły sukces, naprawdę. Przejmij. I przejmij. Chyba nie wiem, czy je rozbierać, czy nie. A to? O, łowca jakiś też wypadł. Nie zauważyłem go. Uratujcie go. Kto ma lepszy humor, Popi? Nie mogę go przenieść? To on żyje? Śmierć za 21 godzin. Czemu go nie mogę uratować? Gryźnienie. On chyba jest zdrowy, chyba się właśnie leczy. Chyba. Zbroja zwiadowcy słaba, jajo, sok, go. Narkoman, sztuce normalne. Chyba nie potrzebuje ratunku. Ceneuronowego doładowania. Brak sztucznej części. No, on się chyba leczy, bo są dźwięki leczenia, tak. On po prostu jest przytomny. I co, on se pójdzie? Wyciągnąłem go i se pójdzie, starożytny żołnierz. Ale akcja. Pewnie mógł go złapać, ale nie chcę, tak szczerze mówiąc. Po co? Żyga sobie. Niech żyje. No to nie ma szału, powiem wam, nie ma szału. Ani zagrożenia, ani nic. Taki neutralny się trafiło. Ani plusów, ani minusów z tego nie mam, że to otworzyłem. Tamten schemat się przyda oczywiście, ale ten chłop się w ogóle nie przyda. Zestresowany, ranny. Idź sobie. Pożar. No nie.
Deszcz pada, będzie dobrze. Merkat już tam biegnie. Gaszunko. A, duże ryzyko załamania. Co jest z tobą, gościu? Rekreacja, pragnienie. Czemu ty nie rekreujesz w takim razie? Jest kupa rzeczy do rekreacji, naprawdę kupa. Bo jego to nie bawi, widocznie. I przywaliło mi w ścianę, ale nic nie spali, jest luz. Ta zwapienia, jak ona jest wytrzymała, jejku. Jejku. 4600. Znaczy 460, nie, ale widzicie, co mi chodzi. Ta ma 420, czyli najlepsza jest zwapienia. Myślałem, że z piaskowca. Te wapienne, to są kozaki. Prawdę kozaki. Potrójny mur zwapienia i nic ci nie przejdzie. Nic. Nic kompletnie. Czy ja dostałem komponenty z tamtego? Chyba nie dostałem, bo nic nie naprawili. Ajajajajajajaj. No jest, tak, pod względem komponentów jest totalna lipa, to przyznaję. Przyznaję. No. Okej, myślę, że to będzie tyle w tym materiale. Lecimy dalej. Badania powoli sobie idą, ale myślę, że zaatakuję bez tych badań po prostu. Po prostu albo pójdę nawet do sąsiedniej, do sąsiedniego terenu i poszukam tam komponentów w skałach. No, tak też można zrobić. Dobra, trzymajcie się. Hejczka, pa, pa.